Jeśli chodzi o sektor MŚP, to chcę podkreślić, że w samej Unii Europejskiej to jest ponad 23 miliony przedsiębiorstw, które poza sektorem finansowym oferują około 2/3 miejsc pracy w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Więc wsparcie sektora MŚP to jest wsparcie konkurencyjności gospodarki europejskiej, a wiemy bardzo dobrze, że to właśnie często w małych i średnich przedsiębiorstwach powstają te bardzo ciekawe, innowacyjne pomysły. Stąd też ta gwarancja, o której dzisiaj mówimy w ramach InvestEU, jest kierowana właśnie do tych mikro, małych i średnich, czyli po to, żeby zwiększyć elastyczność, po to, żeby wprowadzić kapitał do tych przedsiębiorstw, no i po to, żeby przede wszystkim podwyższyć kwalifikacje. Ja chcę to bardzo mocno podkreślić, że kapitał to jest jedna z rzeczy, która jest niezwykle istotna do rozwoju konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ale prowadzenie również finansowania w zakresie podwyższenia kwalifikacji, czy też mentoringu, który będzie po raz pierwszy oferowany w ramach tego programu do małych i średnich przedsiębiorstw, to jest bardzo istotna sprawa. Europejski Bank Inwestycyjny stawia małe i średnie przedsiębiorstwa za jeden z priorytetów w swoim finansowaniu. Chcę podkreślić, że tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy na finansowanie sektora ponad 30 miliardów euro. I dzisiaj mówimy o tym, że ta dodatkowa gwarancja, która jest prowadzona pod szyldem InvestEU do Banku Gospodarstwa Krajowego, ma wesprzeć jeszcze dodatkowo 3 miliardy złotych dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Przede wszystkim to będą projekty, które cechują się wysokim stopniem innowacyjności, to będą projekty, które będą związane z efektywnością energetyczną, digitalizacją, czyli cyfryzacją małych i średnich przedsiębiorstw, ale również wiele innych, takich jak na przykład podwyższanie kwalifikacji, profesjonalizmu małych i średnich przedsiębiorstw, no i w efekcie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Ten program, który wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jest oferowany już od 1 lipca do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wesprze 3 miliardy złotych nowych inwestycji w danym sektorze. I co jest bardzo ważne, małe i średnie przedsiębiorstwa to są właśnie te przedsiębiorstwa, które mają utrudniony dostęp do finansowania. W związku z tym w ramach tego programu, gdzie oferujemy gwarancje, małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały niższe wymogi w zakresie przedstawienia zabezpieczenia do pozyskania kredytu, a z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego i instytucje finansowe będą otrzymywały gwarancje z Europejskiego Banku Inwestycyjnego do 80% wartości kredytu inwestycyjnego, czy też kredytu obrotowego. Co więcej, te podmioty finansowe, które wezmą udział w programie, będą mogły liczyć na bardzo niskie koszty uzyskiwanej gwarancji lub też wręcz zerowe przy spełnieniu niektórych warunków.